Dofinansowanie z Unii Europejskiej zdobyli mieszkańcy wspólnoty przy Smolnej na rewitalizację ulicy. Tym razem jednak nie chodzi o remont kamienicy, ale o specjalny projekt integracyjny. Stowarzyszenie Mieszkańców Smolnej liczy 30 mieszkańców. Od 6 lat organizują spotkania, koncerty i święta. To są takie działania, dzięki którym możemy powiedzieć, że żyjemy tutaj w większej takiej przyjaźni. Tradycja sąsiedzkiej przyjaźni powoli zanika. Jest sporo osób nowych, które z różnych względów, braku czasu, tego, że jakby całe jakby mieszkanie traktują jako sypialnię tak naprawdę, nie wchodzą w te relacje i nie ma szans poznania ich. Stowarzyszenie zdobyło 20 tysięcy złotych na specjalny program ożywienia kontaktów. Pierwszy krok to ankiety. Pracują nad nimi socjologowie. Chcę się dowiedzieć, kto tutaj mieszka przede wszystkim. Jakie są oczekiwania tych ludzi? Co im tutaj przeszkadza? Po ankietach spotkania i rozmowy. Tam, gdzie są wspólnoty, po prostu istnieje więź społeczna, a więź społeczna przekłada się na działania. W czerwcu do Warszawy przyjadą eksperci z 6 państw europejskich, które biorą udział w podobnych zamierzeniach.